uczynienie jadłem. Jako świadkowie cudów staną się oni depozytariuszami prawdy o bóstwie swego nauczyciela i Pana. Nie pozostaną jednak długo na szczytach zachwytu i wyróżnienia, jakie ich spotkało. Z woli mistrza zejdą z wysokiej góry, aby po paschalnych wydarzeniach zanieść na krańce świata dobrą nowinę o umiłowanym Synu Bożym, który jest jedynym odkupicielem człowieka. Z ust apostoła narodów przyjmijmy biblijne przesłanie o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu, który nas zbawia przez swoje słowo. Niech zgodnie ze słowami świętego Pawła nauka krzyża stanie się dla nas wszystkich mocą Bożą. Nauka krzyża mocą Bożą. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem, wytracam mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczy. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla Boga. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Oto słowo Boże. Amen.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. I pytali go: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? Rzekł im w odpowiedzi: istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko, ale jak jest napisane o Synu Człowieczym, ma on wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż mówię wam, Eliasz już przyszedł